17 kwietnia w Przewozie odbyła się uroczystość upamiętniająca 67. rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej. Witam wszystkich gości. Chciałbym teraz po prostu, czyli wszyscy powstań. Baczność sztandary wprowadzić. Tradycyjnie już obchody rozpoczęły się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie goście wysłuchali występu młodzieży z zespołu szkół w Przewozie, wspomnień weteranów, a kombatantom wręczono upominki. Sekretarz Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddział Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich 2 RP Rudolf Dziumaga odznaczył starostę żarskiego Marka Cieślaka oraz wójta przewozu Ryszarda Klisowskiego Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Po części oficjalnej defilada gości z Miejską Międzyszkolną Orkiestrą Dętą z Żar na czele przemaszerowała pod pomnik żołnierzy poległych, gdzie złożono wieńce, odczytano apel poległych, a kompania honorowa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wystrzeliła salwę honorową. Mieszkańcy ziemi żarskiej, żołnierze Wojska Polskiego, 67. rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej stajemy do uroczystego apelu pamięci, by oddać hołd bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego walczącym o wolność i niepodległość. Stajemy w skupieniu i zadumie, aby przywołać pamięć wszystkich tych, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wszystkich, dla których do ostatniej chwili życia pozostała dobrym najwyższym. Wołam żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, którzy w godzinie próby stanęli do walki o godność i honor narodu polskiego, składając na ołtarzu ojczyzny dar najwyższy, własne życie. Wzywam was, bohaterscy żołnierze, biorący udział w walkach pod Lenino, o wyzwolenie Warszawy nad Odrą i Nysą Łużycką oraz uczestniczących w szturmie Berlina, którzy polegli w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Kolejnym miejscem postoju był plac przed urzędem gminy. Tu orkiestra odegrała pieśni patriotyczne i już wraz z wojskiem poprowadziła gości nad Nysę Łużycką. Delegacje gości wrzuciły do rzeki symboliczne wiązanki kwiatów. Samorządowcy złożyli też wiązanki pod pomnikami w Dobrzyniu, Sanicach i Sobolicach. Po południu odbył się piknik nad Nysą, gdzie na wszystkich czekał gorący poczęstunek oraz grupa rekonstrukcyjna, która prezentowała sprzęt 2. Armii Wojska Polskiego. Chętnie mieli okazję postrzelać z karabinu.